cieszę się niezmiernie z tej możliwości spotkania się dzisiaj z Państwem, a zwłaszcza z tego, że jesteśmy tutaj w tak licznym gronie, dlatego, bo to dzięki Państwu jesteśmy w tak licznym gronie. Wiedzieliście, kogo wybieracie i wiedzieliście, jakie przywództwo wybieracie, patrząc na całe życie, dorobek, walkę Jarosława Kaczyńskiego i osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością. To nie było przecież tak, że wybieraliście jakąś nowość, czy nowoczesną, czy inną, że wybieraliście coś, czego nie znaliście. Wybieraliście ludzi, wybieraliście przywództwo, które nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od 5 lat, nie od 10, a nawet nie od 20, stale dążyło do tego samego celu. Te 2 lata, które minęły, pozwalają nam zweryfikować, czy mieliście Państwo rację, czy nie mieliśmy. Czy postawiliście właściwie, czy też błędnie. Mówiono, nie będzie ludzi na rynku pracy. Mówiono, trzeba będzie dać nowe pieniądze, które zabiorą możliwości inwestycyjne. Mówiono, Polska się rozpadnie pod ciężarem tych społecznych zobowiązań, jakie Prawo i Sprawiedliwość przyrzeka wprowadzić. I co się stało? I znowu wzrost gospodarczy, i znowu wzrost zatrudnienia, i znowu wzrost produkcji. Czy to jest jakaś wielka tajemnica? Nie, to nie jest żadna wielka tajemnica. To jest wasza odwaga. Bo bez was żaden rząd by tego nie zrobił. Bo to wy rzuciliście, powtarzam raz jeszcze, na szale swój głos w sytuacji, w której wydawałoby się, że wszyscy najmądrzejsi, ja już nie mówię o największym geniuszu ekonomii od w ogóle czasów prehistorycznych, czyli panu Balcerowiczu, prawda? To jest oczywiste zupełnie. Do dzisiaj pan premier Balcerowicz, pan profesor, doktor, habilitowany premier, wicepremier i mędrzec Europy, powtarza, że to jest straszliwa katastrofa. Ja nie mam zamiaru tutaj powtarzać hasła pod tytułem Balcerowicz musi odejść, bo już dzięki Bogu odszedł i w związku z tym ten problem jest za nami, tak powiem. Ale zobaczcie Państwo, bo to jest dobry przykład. To, co się stało z gospodarką polską i ze sprawami społecznymi, jest dobrym przykładem, w jaki sposób wielki naród, kilkadziesiąt milionów ludzi było systematycznie okłamywanych, systematycznie wprowadzanych w błąd w sytuacji, gdy prawda była dokładnie przeciwna niż to, co powtarzano systematycznie, nieustannie z wszystkich łam gazet, telewizorów, trybun sejmowych, katedr uniwersyteckich, gdy olbrzymia część tak zwanych autorytetów jak mantrę powtarzała coś, co było po prostu nieprawdą.